Możemy? Witam serdecznie ze mną. Chciałem powiedzieć Adrian Polak, ale nie jestem pewien. Pewny jest tylko na... Dobra, zupełnie na poważnie. Greg chyba jednak zna się trochę na robocie, bo on od początku to przewidywał, że tej walki nie będzie, że może nastąpić jakaś zmiana na karcie. I tak też się stało, chociaż on myślał bardziej, że to będzie taka zmiana, że Polak zawalczy z Ferrari. Zmiana jest inna, ale ty pewnie to rozumiesz. Ja nic nie wiem, co się dzieje w tym pierniku i niczego nie rozumiem. Ja nie jestem tu od rozumienia, ja jestem tu od działania. Tym się różnimy. Właśnie, że ja działam, a oni gadają, myślą, robią, kurwa, jakieś chuj odklejone rzeczy. Natal Marcoń zapewnia nas od wczoraj, czy przedwczoraj, że on zamierza zrobić coś, czego jeszcze świat nie widział, dopiero na face to face. Jego zdaniem 60%... Zrobi mi gadę na face to face? Nie wyglądasz na przestraszonego. Jak to? Ja się w boję. Naprawdę. Nieironicznie. Serio. W się boję. No wiesz, patrząc na to, co działo się dzisiaj. Ja miałem okazję rozmawiać z Natalem Marconiem wtedy, kiedy przyszedł na wywiady tutaj Joker. I Natan odpalił się, rzucił się w twoją stronę. Była potrzebna ochrona. Ścianki gdzieś poleciały. Nie ta ochrona, kurwa, stałaby mi się krzywda. No, tak by było. Widziałeś kursy na Betliku? 1:10. Nie można nawet obstawić. Za mały kurs, bo od 1:15 można obstawiać. Kurwa, nikt na tego śmiecie nie obstawił. Mam wrażenie, że nie wierzysz w to, że on za te 2 lata będzie w tym UFC. Nie, wierzę. Wierzę. Naprawdę. Tak. Totalnie poważnie. Wierzę. Naprawdę, ja mocno w to wierzę. Ja mocno to wierzę, że on za 2 lata w ogóle wyjdzie z domu, kurwa, po sobotniej walce. Bez niczyjej pomocy. Natal Marcin, to jest łatwiejsze wyzwanie niż Greg? Bo Greg to pewnie był to trochę znak zapytania. Stary. Co ja mam ci powiedzieć? Szmatan, kurwa, to nie wiem, czy to nazwałbym go w ogóle jakimkolwiek wyzwaniem. Bardziej bym nazwał to wytarciem, kurwa, buta z gówna. To tak, ale Greg? Nie wiem, nie znam go, nie walczyłem z nim, nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Ja mam to górnie wyjebane, walczę, kogo mi dadzą, kto chce walczyć ze mną, z Adrianem. Bierzemy kogo chcemy. Jesteśmy, kurwa, gotowi na wszystko. A myślisz, że ty z Gregiem to w ogóle mogło się by wydarzyć w przyszłości, czy to nie jest walka dla ciebie? To nie jest coś, co cię jara. Słuchaj. Nie chcę odbiegać w przyszłość, jak widzisz. Przyszłość się zmienia, jest zmienna. Nie mamy nad tym kontroli. Nikt nie ma nad tym kontroli, nawet ja, nawet my. Nikt. Zmienia się to bardziej niż sobie potrafisz to wyobrazić, stary, nie? To wszystko jest, niby stoję tutaj teraz ja, a jutro będzie stał ktoś inny, nie? Ja sobie nie mogę tego wyobrazić, jak to się dzieje. Ale to jest zajebiste. Czujesz to? To Natan Przypomnij proszę, jak to będzie z formułą tej walki? Jeżeli dobrze kojarzę, 1,5 rundy MMA, 1,5 rundy K1, czy nie, inne są? Ja nie walczę. Kto walczy? Adrian. A możemy pogadać o Adrianie? Podobno ma się stawić w piątek. Wtedy pogadacie. No, na ten moment jestem ja. Czemu wy chcecie zgadać z nim? Co? Jestem brzydko ubrany, kurwa, gorzej. To, że nie mam Rolexa, kurwa, to znaczy, że jestem gorszy? Mi się podoba, szczerze mówiąc. Nie. Podoba ci się? Ja ci się podoba? Nie, ale Joker to, generalnie to jest... Mówisz, bo będę na poważnie. Strój generalnie mi się podoba, sam bym schodził taką marynarkę przytulił, nie ukrywam tego. AliExpress. Dobra, Natal Marcoń to jak on ostatnio w internecie... Natal Marcoń. Co, to co? Ale jest skuteczny. Skuteczny? W czym? Bo wszyscy o nim mówią. A! Okej. Okay. Czyli na przykład jak, nie wiem, zjarasz się w kościele i wszyscy będą o tobie mówić, to co? Wtedy też powiesz? Skuteczny. Nie, bo mnie może... Zesrał się potężnie, kurwa, na środku, kurwa, konfesjonału. Tak? Nie, może taki sposób nie tak, kręci, tak, ale widocznie... Tak, kurwa, wszędzie. Stara do własnej mordy, kurwa, stara do własnego talerza. Spoko. Niech stara, niech o nim mówią. Świetnie. Widziałeś, co się działo? Jak oni mówili? Słyszałeś, co mówili? Co krzyczeli? Wypierdalaj.
Jak mają o nim tak mówić i mu to pasuje, go on, proszę bardzo, mówcie, róbcie co chcecie, jeżeli wam to odpowiada. Słuchaj, i dlatego ja często mówię, że on przygina. Natomiast też nie ma co ukrywać, że jeżeli on niedawno gdzieś otwierał kartę walk, teraz w tej karcie jest wyżej, dzięki dostaje komu? Walkę bardziej, o to chodzi, bardziej medialną, to w jego mniemaniu pewnie to, okay, co robi, sens jakiś ma. Mhm. Słuchaj. Czasem wpadnie ci piłka na dach, nie? Zdarzało się, no? Wchodzisz na ten dach, używasz drabiny, wskakujesz, wspinasz się, nie wiem, ktoś ci pomaga. I co robisz tą piłką? Ściągasz ją na ziemię, żeby nią kopać, tak? No i właśnie tak jest teraz ze mną i z nim. Wpadku na chwileczkę, szybciutko go ściągam i koniec. Są ludzie, którzy mówią, że on się w końcu przejedzie, że nie teraz, za kilka lat i tak dalej, ale dostanie za swoje, ale rozumiem, że nie trzeba kilku lat, bo to sobota już będzie dla niego dniem sądu. Kilku stoczystych dni. Nie wiem, czy to było potrzebne. Szkoda mi trochę tego. Szkoda, żeby ten biznes p***nął. Lubiłem to miejsce. Mimo iż tutaj nie byłem, to k***a lubiłem je oglądać. Słyszałem, że Nathan Marcon niesie na plecach kartę tej gali. Nosi jedną kartę. Jokera. W rękawie. Właśnie wiem na koniec, co mam powiedzieć, czy rozmawiałem, znaczy chyba wiem, z Jokerem, czekamy na Adriana Polaka, który ma się pojawić w piątek na ważeniu, na Face to Face. Postaramy się, żeby tak było, ale nie obiecujemy, może się obsał. Tak czy siak, moi drodzy, nie regulujcie odbiorników, to się naprawdę dzieje. Bardzo dziękuję. Za co? Za rozmowę. Weź spierdalaj.